Co jest w tym żelacie takiego, co cię tak kręci mocno? Wolność. Ci pomożecie. Piotrek. Ola. Tutaj też tej dziewczyny. Która ma na imię? Przepięknie, już mi trzy razy się mówiła. Natalia, tu. Natalia, i do ciebie. Klaudi, jeszcze jedna osoba. Do Klaudi, chłopie, tu do Klaudi. Gotowi! To się nazywa dzień. To się nazywa dzień życia. Ospałbyś, co? W domku to się śpi do 12-4 lat. Ograniczenia są zupełnie innego typu. Ograniczeniem jest to, żeby było bezpiecznie przede wszystkim, żeby było sucho, ciepło, żeby wszyscy byli najedzeni i żeby gdzieś dopłynąć, ale jakby po drodze żadnych ograniczeń nie ma. Alarm do brasowania trwał od godziny 4 w nocy. Do godziny 8 rano. To się wszystko tak poprzeciągało. I teraz jak stajemy po tej stronie, wypinamy się jedną ręką trzymając się. Wolność taka, że jesteśmy nieograniczeni, możemy popłynąć oczywiście w pewnych ramach i tak zwanych warunkach brzegowych, czyli na przykład, że musimy zacząć stąd, a skończyć tam. Możemy popłynąć gdziekolwiek chcemy i spędzić ten czas w tych miejscach, czy w taki sposób, jaki nam się podoba. Oczywiście, jeżeli zostaną spełnione pewne wymagania bezpieczeństwa i pewne standardy, które pozwolą nam to zrobić. Druga wachta cała, trzecia? Cała. Dobra, kto jest wyspany, ręka do góry. Kto jest jaki? Wyspany. Powiem bardziej, więcej niż do. Tak? O wyspani na lewą burtę, nie wyspani na prawą. Nie. Wszyscy na lewo. A Buba może nie wiesz o co chodzi. Ty masz. Ej, zaufajcie Bubie. Dobra, wyspani mogą zejść na ląd do godziny 12. Zostają ładnie. Ej, ale teraz stanę z powrotem w oktawie. Żywiołem nie ma żadnych. To znaczy, że są momenty, w których pewne działania, pewna robota musi zostać wykonana. Nie ma od tego żadnych odstępstw, ponieważ jest to nasze wspólne bezpieczeństwo.